Cześć, witam serdecznie. Kolejnym, słuchajcie, panelistą był pan magister inżynier Paweł Fechner. Potencjalne możliwości wykorzystania testu USR w początkowym etapie diagnostyki boreliozy. Teraz posłuchajcie. Pan reprezentował Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów. Co tam się działo? Wy na pewno zaraz usłyszycie, pan będzie ten test opisywał, natomiast ja już troszkę pobiegnę do przodu, żeby wam powiedzieć, co się stało. Po tym całym seminarium skontaktował się ze mną ten pan, który zaraz będzie, zaraz go zobaczycie na tym wykładzie, z pewnymi projektami. Chciałby udowodnić Państwowemu Związkowi Higieny, że statystyki, które reprezentują, są wysoko zakłamane, to znaczy fałszywie za niskie. Nie prowadzą tak naprawdę ewidencji ludzi chorych. Dla nich każdy przeleczony to jest osoba wyleczona, a tak naprawdę wiem, że chorych przybywa cały czas. Padły takie stwierdzenia na seminarium, nieoficjalne oczywiście, że 3 miliony nas chorych jest w tej chwili. Wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było, patrząc zastraszająco, jak liczby chorych osób dołączają do grup wsparcia. Może tak być. Słuchajcie, temat jest taki. Będzie chciał ten pan sprawdzić statystykę ogólnopolską. Ja wrzucę później posta na ten temat, że będzie chciał faktycznie, będzie potrzebował faktyczne dane statystyczne nas, ludzi chorych. Ja nie wiem, zakładam, że pewnie będziecie się chcieli dołączyć do tego programu. Jeżeli będzie taka prośba, to będziecie mogli udostępnić swoje badania potwierdzające różnego rodzaju jednostki chorobowe typu babeszioza, bo wiadomo, że powszechnie uznają, że nie ma jej w Polsce. Zresztą zobaczycie panią, która atakowała pana Jana Orubę, jakie on ma dowody i statystyki, więc my te statystyki mamy na przykładzie swoich badań serologicznych z krwi, że ta babeszioza w tym kraju jednak jest, nie tylko na zwierzętach. Bartonella, chlamydioza, mykoplazma, yersinioza, trochę tego jest. I chodzi o to, nie wiemy jeszcze w tej chwili, jak to zrobić. Ja zaprosiłem tego pana do naszej grupy, to znaczy nie wiem, jak pozbierać te statystyki. Ja myślę, że Centrum Badań Genetycznych DNA w Poznaniu Synewo prowadzi taką statystykę, mają ewidencję tych zachorowań, więc może oni jakoś pomogą i zwrócę się do nich o pomoc. Natomiast co ciekawe, słuchajcie, chodzi o ten teścik taki mały. Ten test kosztuje 7 zł. I słuchajcie, co my chcemy zrobić. Chcielibyśmy, żebyście wy sobie taki test zakupili. Ewentualnie ja wam powiem, do czego to się może przydać. Jeżeli jest ktoś, kto szuka diagnozy, czy jest podejrzenie czegoś, czy coś, te testy pokazują krętka kiły. Bardzo dobrze, to jest w ogóle test na kiłę, ale wiadomo, że krętek boreliozy jest podobny. Ba, co więcej, okazało się, że te testy podobno pokazują jakąkolwiek infekcję bakteryjną w organizmie. To znaczy, może być chlamydioza, babeszioza, bartonella. Wiadomo, że potem trzeba zweryfikować co. Ale słuchajcie, co się dzieje, jeżeli lekarz mówi, że my mamy nerwicę, nazywa nas hipochondrykami, wymyśla różnego rodzaju rzeczy, czy odsyła do innych lekarzy, żeby nas zbyć, twierdząc, że nie mamy żadnej infekcji bakteryjnej, poprośmy go o badanie przesiewowe tym testem. Ja już wam powiem, jak to badanie się nazywa, zresztą zaraz tamten pan na wykładzie wam powie. Badanie RPR, to kosztuje 7 zł. I słuchajcie, co się teraz dzieje, jeżeli to badanie faktycznie wykaże infekcję bakteryjną w waszym organizmie, jeżeli on, lekarz wam powie, że jesteście hipochondrykami albo macie nerwicę, to lekarz ma zasrany obowiązek, jeżeli to badanie wyjdzie i my sprawdzimy, że ono jest faktycznie skutecznie wykazuje te nasze infekcje, musi tak długo u was szukać tej infekcji, nie może i nie ma prawa was odesłać, bo od razu, jeżeli by was odesłał albo stwierdził, że nerwica albo coś, do sądu z lekarzem, do izby lekarskiej, gość traci prawa do wykonywania zawodu, a wy dostajecie odszkodowanie za błąd w diagnozie i utratę, i narażenie was na utratę zdrowia i życia. To może być świetny bat na tych lekarzy i słuchajcie, jestem za tym, żeby to sprawdzić. Badanie RPR, Rapid Plasma Regain, tak to się nazywa, odmiana badania USR.
Obydwa badania wykorzystują odkrycie reakcji przeciwciał organizmu z kardiolipiną, badanie przesiewowe, którego pozytywny wynik informuje o poważnej infekcji organizmu, w tym krętkiem Borrelia. W slangu laboratoriów analitycznych, jak będziecie, mogą Wam powiedzieć, że nie mają takiego badania, to tak się to nazywa, lub jest również określane badaniem WR Wassermana. Niestety szereg laboratoriów wprowadza w błąd pacjentów, oferują badanie USR lub RPR lub WR. Oznaczenia kodowe to są tych badań, a w rzeczywistości wykonują tylko TPHA, które to badanie z wyżej wymienionymi nie ma nic wspólnego. Badanie TPHA to badanie swoiste. Jak rozmawiać z laboratorium? Słuchajcie, trzeba pytać, czy wykonują Wassermana metodą kartonikową płytkową. Jest to opis metody RPR lub USR. Gdy mamy szczęście, to trafimy na jedno z laboratoriów w kraju, które wykonują badania tym testem przesiewowym. I słuchajcie, lekarz Wam mówi, że macie nerwicę i wypad. Wy zgłaszacie się o takie badanie i pokazujecie mu infekcję bakteryjną, i gość jest ugotowany. I musi tak długo u Was szukać, aż znajdzie to, co Wam dolega. Opis RPR. Słuchajcie, mam tu ten opis, ale Wy sobie. Ja myślę, że opis tego badania zamieszczę na grupie, a Wy sobie zobaczcie ten materiał filmowy i sami ocencie. Pozdrawiam, dziękuję, hej. Dzień dobry, Szanowni Państwo, moje imię i nazwisko Paweł Pewny, jestem przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, za co serdecznie dziękuję Panu Prezesowi doktorowi Henrykowi Urzańskiemu. Szanowni Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo, temat, który może zaciekawić Państwa w jakiś sposób. Potencjalne możliwości wykorzystania testu USR-RPR w początkowym etapie diagnostyki boreliozy. Na pewno część z Państwa spotkała się z tym określeniem USR, RPR, bo to jest stare czasy, można powiedzieć, według nowoczesności. Natomiast, ponieważ te zachorowania na boreliozę są w ostatnim czasie bardzo nagminne, można powiedzieć, statystyki biją rekordy, te statystyki, które zawierają tylko informacje o zdiagnozowanych przypadkach boreliozy, nie do końca oddają informacje tłumów ludzi, którzy uderzają do lekarzy z podejrzeniem boreliozy. Ta liczba 21 tysięcy ponad to jest tylko osoby zdiagnozowane, natomiast całe grono ludzi przybywa do lekarzy z prośbą o pomoc, o diagnozę, a jest to taka liczba, która czasami może przytłaczać. Nie wiemy do końca tak naprawdę, ile to jest osób w skali naszego kraju. Sięgnąłem troszeczkę do historii. Tutaj wszystko tak w skrócie zostało napisane. Chodzi o test USR, ale w modyfikacji RPR, czyli takiej, która jest kartonikiem, na którym mamy możliwość oznaczania odczynu kardiolipinowego. O zachorowaniach już było dużo mowy dzisiaj. Sięgnijmy do początków ubiegłego stulecia. Kolega przedmówca, pan doktor, mówił o tych testach, które wybiegają daleko w przyszłość. Miejmy nadzieję, że one też będą naszym udziałem niebawem. Natomiast ja zwrócę uwagę na historyczne zaszłości, mianowicie na takiego wybitnego naukowca, Augusta von Wassermanna, który w 1906 roku wspólnie ze współpracownikami, między innymi pod kierownictwem, korzystając z doświadczenia sławnego naukowca Roberta Kocha, opracował tak zwany test Wassermana. Właściwie to test kardiolipinowy. Dlaczego go opracowano? Ponieważ szalała wtedy epidemia chiły, syfilisu, powodowana przez krętka bladego treponema pallidum. Była to o tyle przerażająca choroba, że lekarze diagnozowali ją po dość długim czasie, kiedy skutki tej choroby, tej infekcji były przerażające. Można powiedzieć, to były wraki ludzkie. Dlatego naukowcy pracowali, aby przyspieszyć możliwość zidentyfikowania tej infekcji, aby pomóc ludziom.
i pan Wasserman ze współpracownikami opracował. Wyizolował serca wołu kardiolipinę i w warunkach laboratoryjnych udało się zaobserwować proces kłaczkowania, czyli reakcji przeciwciał, które były wytworzone na infekcję krętkową. I ta reakcja kłaczkowania była miarodajnym wskaźnikiem, że nastąpiła infekcja. W tym przypadku stosowano to do krętka. Dlatego tutaj chciałem trochę przybliżyć te dwa sformułowania USR i RPR, bo jest tutaj mała różnica. USR to jest test szkiełkowy, Unhealth Serum Reagin, czyli test kłaczkowania z nieogrzewaną surowicą, natomiast Rapid Plasma Reagin to też nieogrzewana surowica, natomiast ten test wykonuje się na kartoniku. Taka jest różnica, natomiast test RPR i ma znakowaną odczynnik, przeciwciało i dlatego można, możliwe jest to do zaobserwowania, to pokażę w następnych slajdach. Są to testy w pierwszej fazie i w ogóle zaprojektowane dla identyfikacji infekcji kiły. Wiemy o tym, że są to testy przesiewowe, czyli to jest test niespecyficzny. Innymi słowy, ten test pokazuje, że nastąpiła infekcja. Nie mamy wiedzy, jakie jest źródło tej infekcji. Natomiast jest to bardzo czuły test, wykorzystywany w praktyce i profilaktyce zakażenia krętkiem bladym, czyli treponema pallidum. Niestety w naszej nomenklaturze laboratoryjnej, o czym się można przekonać, informacje, oferty laboratoryjne nie pokrywają się z rzeczywistością. Mianowicie, kiedy bliżej zajmiemy się tematem, okazuje się, że właściwie laboratorium nie oferuje testu USR, nie oferuje testu RPR, oferuje tylko test FTA na przykład. Ale jest to ukryte pod tymi nazwami. Często jest to błędne oznaczenia, dlatego w tej pracy, w tej prezentacji będę się posługiwał oznaczeniem USR-RPR. Tu jest porównanie, zestawienie tego, czym właściwie są te dwa testy. Idea wykonania w jednym i drugim przypadku jest taka sama. USR to jest jednak test jakościowy, który pokazuje infekcję, natomiast RPR może być również testem ilościowym, czyli wykazywać, ile tych krętków jest. Posługuję się tutaj takim pojęciem miana, czyli kiedy ta surowica danego człowieka jest badana, to rozcieńczenia poszczególnej wielokrotności liczby 2 wskazują na to, że ta infekcja jest większa lub mniejsza. Tak wygląda właściwie ten test w rzeczywistości. To jest taki kartonik z kółeczkami, odczynniki, w których jest kardiolipina, cholina, lecytyna, no i badana odwirowana surowica. No i mazia się to. Właściwie technika wykonania jest banalnie prosta. Są pokazane właściwości, że to kłaczkowanie występuje, to takie kropeczki takie występują. Miana, intensywność tej reakcji zależy od tego, na jakim etapie jest ta reakcja. Czułość diagnostyczna jest bardzo duża tych testów. W początkowym etapie oczywiście może występować zjawisko okienka serologicznego, natomiast przy dłuższym trwaniu infekcji nawet dochodzi czułość do 100%. To jest bardzo dużo. Tylko ten test ma bardzo dużo pozytywnych wskazań. Ale to jest tutaj dla nas zaleta. Dlaczego? Ponieważ ten test został przewidziany dla krętka bladego. My tutaj zajmujemy się w dużej mierze krętkiem Borrelia. Ten krętek posiada w swojej budowie lipidy, na które organizm tworzy przeciwciała. Te przeciwciała reagują z kardiolipiną, która jest zawarta w tym teście. Innymi słowy, tak jak tutaj jest pokazane, ten test będzie dawał pozytywny wynik przy infekcji innymi krętkami oprócz treponema pallidum.
Na przykład egzotyczne choroby typu Pinta, Bejel to też są choroby okrętkowe. Będzie również dawał przy boreliozy. Fałszywe wskazania pozytywne są również przy ciąży. Ale przy układzie, przy poczniu, przy szpiczaku, narkotykach i gruźlicy. Oczywiście najbardziej podobnym krętkiem do krętka Treponema pallidum z tego zakresu jest krętek z rodziny Borrelia. Dlatego ten test jest tak interesujący z naszego punktu widzenia. Chcemy mieć coś, co nam pokaże, czy coś jest. Nie wiemy, co to będzie, tak? Możemy go weryfikować tymi wspaniałymi innymi testami swoistymi, typu Western Blotem, immunem enzymatycznym, czy też testami, o którym mówił mój przedmówca. Ale pierwsza rzecz, czy coś mamy? Ten test jest czuły. On pokazuje, że jest infekcja. Postarałem się przeprowadzić taką krótką analizę wybranych cen rynkowych właśnie tego testu. Tak są opisywane. To są autentyczne wypisy z oferty laboratoriów analitycznych. Sami Państwo widzicie, że te opisy są zupełnie nieprecyzyjne. Tak naprawdę nie wiemy, co tam się kryje pod tym testem. Niemniej jednak ceny są kuszące. To kosztuje tylko średnio około 10 zł. To jest test, na który może sobie pozwolić każdy z nas, prawda? Można powiedzieć, że tylko jest jeden warunek. Trzeba dopytać, czy laboratorium posługuje się właśnie metodą RPR, R-tonikową. A tutaj dla porównania przykładowy wykaz cen badania na boreliozę specyficznego. No jest rząd wielkości, prawda? Jednokrotnie, nawet kilkunastokrotny. Polskie Towarzystwo Epidemiologiczne preferuje taki dwuetapowy protokół diagnostyczny. Najpierw badania obecności swoistych przeciwciał tym testem immunoenzymatycznym, a później Western Blotem. Obie te metody się uzupełniają oczywiście. Jest to bardzo fajna procedura, która jest wykorzystywana w praktyce. Ale czy można coś do tego dołożyć? To jest opracowany pomysł na to, jak można by rozwiązać problem dużego tłumu chętnych ludzi do zdiagnozowania, czy coś mają, czy rzeczywiście to podejrzenie jakiejś infekcji jest miarodajne. Zatem przychodzą osoby do lekarza. No i tutaj jest propozycja, żeby ten czuły test przesiewowy, który zareaguje, robić najpierw. Jest on tani, jest to dostępny test. W przypadku, kiedy da wynik negatywny, to oczywiście jest tutaj konsultacja, decyzja lekarza, inne swoiste objawy, ale w przypadku pozytywnym, owszem, konsultacja lekarska, ale podjęcie też decyzji na temat tego, który swoisty test już szczegółowy można będzie zrobić. Czy to będzie test właśnie na boreliozę, czy to będzie inny test krewkowy, czy też będzie podejrzenie innych chorób. W każdym wypadku ten typ procedury nie pozostawi pacjenta bez pomocy. Mianowicie, jeśli jest infekcja, to ten test ją pokaże. Będzie to wskazanie pozytywne. A to jest bardzo ważna sprawa, bo na przykład, kiedy gospodyni pomiesza jakieś nasiona, na przykład pszenicę z grochem, taki przykład dla Państwa, to nie bierze lupy, nie bierze pensety i tak każdego ziarenka po kolei nie przebiera, tylko weźmie sito i tym sitem z odpowiednim oczkiem przesieje i podzieli ziarno mniejsze od ziarna większego. I tutaj jest właśnie idea zastosowania, propozycja oczywiście, to jest propozycja wykorzystania właśnie tego testu RPR do diagnostyki i przy diagnostyce różnych chorób, w tym również wywoływanych przez krętki Borrelia. Oczywiście to jest taka, można powiedzieć, teza. Ja pozwoliłem sobie przeprowadzić może nie takie obszerne, bo tylko obejmujące teren województwa podkarpackiego
badania, wywiady pogłębione z laboratorium szpitalnymi. Rozmów odbyłem niemało, bo to nie wszystkie, to tylko z terenu Podkarpacia. Z innych terenów miast też były te rozmowy. Różnych ciekawych rzeczy się dowiedziałem lub nie dowiedziałem, ale temat diagnostyki pozostawmy może na inną okazję. Natomiast pytałem, wcielając się w rolę pacjenta, który się dopytuje bardziej tak o to, co to laboratorium ma, czy rzeczywiście ten test może pokazać, korzystając z doświadczenia praktyków, czyli tych ludzi, którzy wykonują nam te badania, bo wiemy o tym, że pobierają od nas materiał i tworzą to badanie. Odpowiedzi były różne. Jedna pani powiedziała w bardzo krótkim, bezpośredniej rozmowie, że pana może pokazać jeszcze boreliozę. Wyróżniła ją na czerwono. Pochwalę się pani Rzeszowa. Brak wiedzy wykazało 11 ośrodków. Zdarzały się sytuacje, że telefon był przekazywany z ręki do ręki. Nie potrafiła mi pani z laboratorium udzielić odpowiedzi. 7 przypadków może być borelioza. 2 ośrodki laboratoryjne nie udało mi się skomunikować mimo wielokrotnych prób. Pobyłam 21 takich wywiadów pogłębionych. Najcenniejszy wywiad, to się rozłożył w czasie, bo trwał prawie godzinę. Udało mi się porozmawiać z panią, która kilkadziesiąt lat doświadczenia w diagnostyce laboratoryjnej ma ze sobą, aktywnie działa, jest pasjonatem. I pani ta podzieliła się ze mną właśnie taką informacją, też potwierdzając te tezy i przypuszczenia. Otóż powiedziała, że aktualnie w laboratorium nie posiadają testu RPR. Natomiast w przypadku, kiedy robiła testy RPR, właśnie te płytkowe, kartonkowe, to mówi, że miała bardzo, bardzo dużo odczynów nieswoistych, mimo że to było tylko celowane w kiłę. W pracy na temat kiły, albo w pracach, bo wiele tych opracowań jest, nawet i doktorskich rozpraw, znajdziemy informacje o tym, że też ta borelioza wychodzi. Wychodzą też inne choroby odkrętkowe, prawda? Coś jest na rzeczy. Wnioski. USRPR to jest test kartonikowy oparty o odczyn kardiolipinowy. Jest to niekrętkowy, nieswoisty, klasyczny test. Jest on łatwy do wykonania. Bardzo niski koszt w porównaniu do badań wykorzystywanych obecnie w diagnostyce boreliozy. Ma, uważam, duży potencjał w badaniach przesiewowych, ale oczywiście ta teza też wymaga sprawdzenia w praktyce klinicznej. Dodatnie wątpliwe wyniki wymagają weryfikacji tymi właśnie już specyficznymi, szczegółowymi testami. Tak uważam, że ten test ma swój potencjał, bo zachorowań na boreliozę lub osób, które są zainteresowane zdiagnozowaniem boreliozy, informacje medialne o tym mówią, że jest coraz więcej i lekarze mają kłopot z obsłużeniem wszystkich pacjentów. Dlatego uważam, że ten test może mieć perspektywy kliniczne, mimo że jest sprzed ponad 100 lat tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Wykład, myślę, że będzie też dyskusja nad tym wykładem. Ci, którzy zajmują się diagnostyką, będą tutaj mieli różne inne pytania, to też i uwagi. Ostatnim i naszym